Jesteśmy dzisiaj na Stadionie Mistrza Polski, gdzie odbywa się turniej Junior Cup. Jest to dziesięciolecie tej Akademii Piłkarskiej. Świetna organizacja, dużo drużyn z Polski przyjechało, również drużyny z Litwy. Świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu, zamiast spać do południa w niedzielę, można razem z dzieckiem spędzić fajnie ten czas. Mój syn jest rocznik 2015, no i nie ukrywam, że jego pasja stała się moją pasją. Uczy to wielu pozytywnych rzeczy. To nie jest tylko aktywność fizyczna, ale również rozwój i emocjonalny, i umiejętność gry zespołowej, rozwiązywania konfliktów. Także świetnie, że dzieci się garną do tej piłki. Nie każdy zostanie Lewandowskim, ale ten okres, kiedy grają w piłkę, myślę, że na pewno pomoże im w dalszym życiu. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym międzynarodowym turnieju Junior Cup w Białymstoku. Turniej dla rocznika 2015. Turniej zorganizowany jest z okazji dziesięciolecia powstania Akademii Piłkarskiej Junior. 16 zespołów dzisiaj tutaj przyjechało do nas z całej Polski. Dużo emocji, dużo kibiców, dużo zawodników, którzy zostawiają tutaj dużo serca, dużo walki. Na boisku mamy już piękne bramki, mamy zwycięstwa, mamy remisy, także święto futbolu w Białymstoku. Mamy dzisiaj tutaj drużyny z Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok, mamy znane i markowe akademie z Polski, Escola Warszawia, Warszawia Warszawa, Stomil Olsztyn, Górnik Łęczna. Bardzo, bardzo zacna obsada dzisiejszego turnieju. Fajnie jest, bo mogę grać na stadionie Jagiellonii Białystok i Jagiellonia jest mistrzem Polski. Fajnie mi się gra na naturalnej trawie i bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajnie, dlatego że można tutaj pograć i też, że rodzice dobrze kibicują i żebyśmy dużo meczy wygrywali.